Dzień dobry Państwu. No to zaczynamy nasz wykład, który muszę tutaj z bólem powiedzieć, że jest przedostatni, albowiem są jeszcze 2 tygodnie, ale w przyszłym tygodniu oddam to, co zabrałem panu Javierowi kiedyś, kiedy we środę zarządzono piątek i miały być ćwiczenia, ale ja jednak pożyczyłem ten termin od pana Javiera i był wykład. W związku z tym w przyszłym tygodniu we środę logujcie się państwo na pana Javiera, takie będą ćwiczenia po prostu. No on jeszcze w tym tygodniu będzie miał ćwiczenia, to wam o tym przypomni. No i w związku z tym ostatni wykład będzie 9 czerwca. Bardzo to jest dla mnie smutny fakt, bo tak dużo nie zrobiłem, jak chciałem, ale jako priorytet wybrałem sobie, żeby nauczyć państwa może niewielu rzeczy, ale za to dogłębnie. No, nie wiem, czy mi się udało. No więc proszę państwa, jeszcze tak będziemy eksploatowali dzisiaj tą dualność, prawda, w rozmaitości riemannowskiej. Ta metryka, tensor metryczny definiuje bardzo wiele dualności między rozmaitymi obiektami, na przykład między wektorami jako wektorami i tak dalej. No jeden z tych najprostszych, właśnie, proszę państwa, włączcie kamerki. To mnie bardzo podnosi na duchu, bo jak się tak mówi anonimowo do niezwykle do wielkiej, a pustej sali, przed którą stoję, to jakoś strasznie duch upada. No więc proszę państwa, jeśli mamy formę różniczkową, jedną formę, prawda, o tak napiszę, i ją całkujemy po jednowymiarowej rozmaitości, no czyli po prostu po krzywej, prawda, ale rozmaitość, tutaj na wykładzie słowo krzywa pojawiało się w dwóch kontekstach, albo jako krzywa sparametryzowana, albo jako rozmaitość jednowymiarowa, czy tam jednowymiarowa podrozmaitość. Jak mamy jednowymiarową podrozmaitość, to można ją różnie parametryzować. No i definicja tej całki była no taka jak zawsze, prawda? Trzeba wziąć jakąś parametryzację, czyli na przykład te parametryzacja tej krzywej niesparametryzowanej, prawda? Krzywą sparametryzowaną na ogół nazywałem gamma, prawda? No i wtedy taki wektor styczny to się nazywał d po dt. No i jak to było dla dowolnej formy różniczkowej? No to trzeba było wziąć wartość tej jednoformy na tym gamma kropka, no i scałkować po dt po odpowiednim tam kawałku, no tak szumnie powiedzmy, o gdyby tutaj było, gdyby to było więcej wymiarowe, no to tutaj by były, prawda, te wektory d po dt1, d po dt2 i tak dalej, to państwo wiecie. Proszę państwa, pośród wszystkich możliwych parametryzacji jest taka szczególna parametryzacja, dla której wektor styczny jest unormowany. Ma długość 1 albo minus 1, jak, no nie, przepraszam bardzo, długość to zawsze 1, ale kwadrat długości może być 1 plus minus 1. W geometrii riemannowskiej to po prostu 1, a w lorentzowskiej to zależnie od tego, czy to jest krzywa o charakterze przestrzennym czy czasowym. Ale długość to jest pierwiastek z modułu, w związku z tym długość jest zawsze 1. Dobrze? No więc teraz tak, S to jest parametr, fizycy mówią naturalny, o tak często na różnych wykładach będziecie czytali, jeśli d po ds, długość tego jest równa 1, prawda? Jest równa 1. No dobrze, proszę państwa, jak weźmiemy byle jaką parametryzację,
tą d pod dt mamy, a chcemy znaleźć parametryzację naturalną, tu też stosuję właśnie takie, proszę Państwa, to co ja tutaj robię, te moje wysiłki, to z punktu widzenia czystego matematyka, to jest w ogóle śmiech na sali, bo to jest zatrzymywanie się nad jakimiś głupstwami nieistotnymi z punktu widzenia matematyka, ale te głupstwa są istotne, bo wykłady z fizyki i prace pisane przez fizyków są w tych oznaczeniach i w związku z tym chciałem Państwa z tym zaznajomić. Czyli tak, jeśli mamy już jakąś parametryzację, a chcielibyśmy znaleźć parametryzację naturalną. No to cóż, jak się przechodzi od parametryzacji do parametryzacji? No to jest po prostu ten mój podstawowy wzór, nieomal jedyny wzór z analizy matematycznej, którego od Państwa bym wymagał, prawda? O, dt, tu ponieważ to jest jedna zmienna, to takie t, dt po ds, tak? Jak było więcej zmiennych, to tu by było sumowanie. To jest ten wzór na zamianę zmiennych, prawda? No i teraz jak to ma być równe 1, no to znaczy, że długość d po dt ma być równe, razy to ma być równe 1, czyli równa długość tego do minus pierwszej, no napiszmy to dt po ds do minus pierwszej, no czyli to ma być równe długość ds po dt, bo Państwo też wiecie z analizy, że to ma być tak. No czyli proszę Państwa, jak mamy byle jaką parametryzację, ach, teraz tak, ja oczywiście napisałem tutaj z rozpędu normę, ale to nie jest żadna norma, bo to jest liczba, prawda? Bo to jest liczba. O. No to moduł tej liczby ma być równy 1. No i już albo 1, albo minus 1, to jak na przykład sobie zarządzimy, żeby to był 1, żeby to było 1, no to wtedy, prawda, o, musimy rozwiązać takie równanie. Mamy jakąś parametryzację i musimy znaleźć taką funkcję s od t, dla której to jest równe zadanej wielkości, no to rozwiążemy sobie i znajdziemy, prawda? No i teraz, proszę Państwa, fizycy bardzo lubią te parametryzacje naturalne i wtedy taki wektor d po ds w parametryzacji naturalnej to nazywają unormowanym wektorem stycznym do krzywej. Unormowany, no unormowany właśnie, bo to jest równe 1, wektor styczny. Oczywiście tutaj Państwo widzicie, że są dwa, bo jak ten jest unormowany, to minus też jest unormowany i tu trzeba od razu powiedzieć, który ma się na myśli i tak dalej, ale to jest ten taki dyskurs, na który już tyle czasu trawiłem, że Państwo będziecie wiedzieli, bo formę różniczkową całkuje się po zorientowanej rozmaitości, prawda? Bo po niezorientowanej to nie wiemy. Czyli jak po zorientowanej, to właśnie ta orientacja pozwala nam wybrać jednoznacznie ten wektor, unormowany wektor styczny. No dobrze, i teraz w związku z tym to będziemy dalej pisali, to wybierzemy tę parametryzację naturalną. No to tutaj wielkimi słowami napisałem obszar w przestrzeni, na ogół było w RK, a tutaj jest w R1, no to jest jakiś tam ten odcinek AB w R1, po którym całkujemy. I tutaj jest jak? Tutaj jest właśnie wartość tego alfa, tej jednoformy, no na tym unormowanym wektorze stycznym, a tutaj jest to ds. No i jeszcze proszę Państwa, jak mamy kowektor na wektorze, to można powiedzieć, że to jest iloczyn skalarny tego kowektora,
z podniesionymi tymi, o, prawda? No to teraz, ponieważ jest dualizm między kowektorami a wektorami, no to jeśli to z podniesionym tym nazwiemy x, no bo to jest pole wektorowe, prawda? To jest jedna forma, czyli pole wektorowe, znaczy to jest jedna forma, a dzięki tej dualności możemy to reprezentować w postaci pola wektorowego, no to otrzymujemy taki wzór, prawda? O, tutaj go wypiszę, że to wtedy samo alfa to jest x, trzeba odwrotnym tym zapisać, prawda? Wtedy alfa 1, jeśli to nazwiemy x, to alfa 1 to jest x z bemolem, tak? O, czyli całka z x z bemolem to jest po prostu całka z iloczynu skalarnego tego pola wektorowego x z unormowanym wektorem stycznym, no i całkujemy po tym parametrze naturalnym, czyli po długości. O, to tak można sobie powiedzieć. I Państwo zawsze, mówiłem Państwu zawsze, że całka z jednoformy to jest praca, bo kowektor to jest infinitezymalny koszt, prawda? No to jak go stałkuję, to otrzymam pełen koszt. Ile mnie to kosztowało, żeby przejechać stąd tutaj, prawda? No i widać, że praca tutaj się wyraża wzorem, któryście Państwo w szkole mieli zadane, tak? Że trzeba wziąć iloczyn skalarny tej siły, tak naprawdę siła, to jest siła, ten kowektor, tak? Ale możemy go reprezentować przez wektor, iloczyn skalarny z wektorem stycznym unormowanym, no i całkujemy po długości tej krzywej, prawda? Ale pierwotną rzeczą jest to, dobrze. Czyli w szczególności, proszę Państwa, jeśli weźmiemy sobie jako alfa 1, weźmiemy sobie różniczkę, tak, jakiejś funkcji, to ta różniczka z krzyżykiem, czyli ten kowektor, który jest różniczką funkcji, reprezentowany przez wektor, to ten wektor się nazywa gradientem, to już Państwu mówiłem, gradient f. No to jak tutaj to wstawimy, no to mamy co, że całka z różniczki funkcji to jest nic innego jak trzeba wziąć gradient f, iloczyn skalarny z wektorem stycznym, no i całkować po s. I tutaj dyskretnie pozwalam sobie nie pisać po czym, no oczywiście, bo tutaj to jest całkowanie po niesparametryzowanej krzywej, prawda? Bo jak ja mówię, że ile mnie kosztuje przesunięcie tego kamienia stąd tam, no to po jakiejś tam krzywej, no to ta krzywa a priori nie jest sparametryzowana, prawda? Dlatego, że formy różniczkowe całkujemy po rozmaitościach niesparametryzowanych. A je się liczy przy pomocy całek po krzywych sparametryzowanych. Czyli wybieramy najpierw, może pierwotna definicja, wybieramy jakąkolwiek parametryzację, a wśród nich istnieje parametryzacja naturalna, to wtedy ten wektor jest unormowany, no i wtedy można to tak mówić. No i ten gradient, proszę Państwa, różniczka na przykład funkcji zeruje się na wektorach stycznych do poziomicy, prawda? No bo różniczka na jakimś wektorze to mówi, ile to będzie kosztowało. No a jak to jest
o ile ta funkcja przyrośnie. No jak wektor jest styczny do poziomiczny, to właśnie o nic nie przyrośnie. Czyli różniczka funkcji zeruje się na wektorach stycznych do poziomicy. No to znaczy, że gradient ma iloczyn skalarny równy 0 ze wszystkimi wektorami stycznymi. Się mówi, gradient jest prostopadły do poziomicy, prawda? Gradient funkcji jest prostopadły do poziomicy. Dobrze. Dobrze. Czyli właśnie jak mamy wektor, znaczy wektor, pole wektorowe, to można go w taki sposób całkować po rozmaitościach jednowymiarowych, no po prostu reprezentując ten wektor, reprezentując to pole wektorowe przez pole kowektorowe, które jest stworzone przez Pana Boga po to, żeby je całkować po jednowymiarowych, niezorientowanych rozmaitościach. Dobrze. A jeszcze mówiłem Państwu o czymś innym. Aha, no i oczywiście pamiętamy, że gra... A nie, to tu jest napisane. Dobrze, o to chciałem przepisać, ale to jest. Że gradient to jest nic innego jak różniczka, ale zareprezentowana przez wektor. Różniczka, która jest kowektorem, ale zareprezentowana przez wektor. A jeszcze jak mamy pole wektorowe, to jeszcze można je inaczej całkować i te całki też fizycy bardzo, no to jest bardzo, mianowicie można wziąć formę objętości i to coś, to jest nic innego jak n minus 1 forma, prawda? Jak n minus 1 forma. Tak by the way, to ja może nie udowodnię wzoru, ale to jest bardzo ważne i to tylko uzasadnię, że to jest to samo, co by wziąć x jako kowektor. Oj, ciągle mówię kowektor i tak dalej, naprawdę to są pola. No ale w danym punkcie to jest po prostu kowektor. Tu jest wektor. I następnie wziąć tego gwiazdkę Hodge'a. Prawda? No to widać. Bo jakby na przykład, jak weźmiemy jakieś takie współrzędne, w których to x z bemolem to jest d po dx1 na przykład, to gwiazdka Hodge'a, no to będzie właśnie wyrzucenie tego dx1, czyli to jest właśnie dokładnie jak z formy omega wyrzucimy dx1, no to zostanie właśnie dx2, dx3 i tak dalej. Innymi słowy, ten wzór wystarczy sprawdzić na wektorach postaci d po dxi, prawda? No i na wektorach postaci d po dxi się zgadza, czyli na ich kombinacjach też, prawda? O. I teraz zobaczmy, na czym polega całkowanie takiej formy, to jest n minus 1 forma, prawda? Bo w rozmaitości, czyli omega, to jest n forma objętości. Państwo pamiętacie? No to jest n minus 1 forma, czyli trzeba ją całkować po n minus 1 wymiarowych rozmaitościach. Z tego x omega. Tak, no to jak to będzie? To będzie tak, całkowanie i tutaj trzeba napisać xk d po dxk i wyrzucamy to z czego? Z dx, z formy objętości, a forma objętości to jest tak, iloczyn tych wszystkich, ale to jeszcze nie jest forma objętości, forma objętości to jest jeszcze razy pierwiastek z wyznacznika g, tak, z tensora metrycznego. Może powinienem napisać, żeby
nie było wątpliwości, że to jest ten tensor metryczny pierwotny, który ma wskaźniki na dole, czyli to jest macierz iloczynów skalarnych między wektorami stycznymi, prawda? G i J to jest iloczyn skalarny D po DXI, czyli wektor styczny do i tej linii współrzędnych DXJ. Dobrze. No to proszę Państwa, często taki fizycy sobie skracają i mówią G, że to jest wyznacznik z G. No ja ciągle trzymam to, bo żeby wzory były słuszne nie tylko w geometrii riemannowskiej, ale i pseudoriemannowskiej. No i dobrze. No to teraz proszę Państwa, zróbmy sobie coś takiego, jak my to... No, aha, i pokazywałem Państwu, że taka całka oczywiście nie zależy od parametryzacji, prawda? Nie zależy od parametryzacji. No więc to my musimy tę rozmaitość sparametryzować. D. Przy pomocy, ona jest n minus 1 wymiarowa. To my sobie, proszę Państwa, wybierzmy tak, żeby... dx, żeby x1 było stałe na tym, prawda? Czyli to jest tak. O, to jest to. Aha, przepraszam bardzo. Rysuję zamknięte, a wcale nie musi być zamknięte. O, to jest to dn minus 1. To żeby to było w postaci x1 równa się constant. No zawsze taką parametryzację można wybrać, a wtedy pozostałe zmienne to jest parametryzacja na tej rozmaitości, prawda? Czyli bierzemy sobie x2 równe tam tau. Ojej, się troszkę, no trudno, niech już tak będzie. Tau 2 i tak dalej, xn równa się tau n. No i bierzemy tych n minus 1 zmiennych na tej rozmaitości. No i jak definiowaliśmy, proszę Państwa, jak definiowaliśmy? Tu to będzie całkowanie po jakimś obszarze, w zbiorze tych parametrów w przestrzeni R n minus 1, prawda? No bo ta rozmaitość jest n minus 1 wymiarowa, no to tutaj będzie jakiś odpowiedni zbiór, który przebiegają te parametry, a x1 jest stałe. No i trzeba będzie to brać na tych wektorach, prawda? Czyli trzeba będzie brać niby tę formę, tak jeszcze napiszę, na czym? Na d po d tau 1, no to d po dx2, d po dx3 i tak dalej, d po dxn, tak? No, a następnie d, tak napiszę, n minus 1 tau. Dobrze? Czyli całkujemy po tych parametrach. Och! Proszę Państwa, robię tutaj robotę tłumacza, bo próbuję abstrakcyjną matematykę przetłumaczyć na takie wzory, które służą do liczenia. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Wielokrotnie miałem do czynienia z sytuacją, gdzieśmy brali, angażowali czystego matematyka, który miał same piątki z geometrii różniczkowej na matematyce i jak mu się dało coś do policzenia, to w ogóle był bezradny, bo... No dobrze, więc ja chciałbym, żebyście Państwo nie byli bezradni, no ale w każdym razie... To rozumiecie, to jest definicja, tak? No i teraz tak, patrzymy, ale to jest to. To jak to ma działać na te wektory, to znaczy, że tutaj tylko x1 wejdzie,
bo jeśli by tu było x2 razy d po dx2, to by tu brakowało dx2, a dx1 by było, a tu nie ma dx1, to by wyszło 0. Czyli widać, że z tej całej sumy jedyny człon, który cokolwiek daje, to jest x1 razy dx1, prawda? Dobrze, no to jedziemy. To się równa, ojej, troszkę tutaj widzę, że... No ale mam nadzieję, że jednak Państwo się rozeznacie. Czyli to coś, to będzie całka, no po tym odpowiednim zbiorze tych parametrów, a teraz tutaj będzie x1, a tutaj właśnie d po dx1, to dx1 zostanie zabite i będzie dx2, dx3, wzięte na dx2, dx3, dxn, no to jest właśnie 1, bo dx2 na d po dx2 to jest 1, dx3 to jest 1, to jest właśnie 1. No i jeszcze trzeba razy pierwiastek z tensora metrycznego, no i trzeba jeszcze tą n-1 wymiarową całkę po tych parametrach, no, które przebiegają odpowiedni tam zbiór, który odpowiada tej naszej pierwotnej, tej, prawda? Ponieważ pokazaliśmy już dawno, że całka z formy różniczkowej po rozmaitości nie zależy od wyboru parametryzacji, no to mogę w czymś takim liczyć. No i teraz, proszę Państwa, klub programu polega na tym, że jak to G i J to jest jakieś tam G1,1, podzielimy to, ten tensor metryczny, tę macierz, na to, co ma związek z pierwszą współrzędną, tą właśnie, która stoi na, jest stała na tej rozmaitości, i pozostałe współrzędne, które są współrzędnymi na tej naszej rozmaitości n-1 wymiarowej, prawda? Więc tutaj napiszmy to G, ja to lubię tak pisać AB, ale generalnie może powiedzmy w ten sposób, że tak, no dobrze, GAB, gdzie A i B przebiegają wszystko poza jedynką, czyli od dwójki aż do N. No a tutaj jeszcze stoi tam G1A, a tutaj G, nie, to tutaj 1A, tutaj jest GA1, ale to jest to samo, bo to jest symetryczne, prawda? Dobrze. No i teraz a odwrotna macierz, to też ją tak podzielimy na te bloki. No to tutaj stoi jakieś G1,1. No a tutaj stoi jakieś tam GAB. Przy czym uwaga, ta macierz N wymiarowa jest odwrotna względem tej, ale to nie znaczy, że ten blok jest odwrotny względem tej. I z tego, proszę Państwa, weźmy sobie o to i o to. I teraz taki wzór z algebry, proszę Państwa, który może ja tutaj napiszę. Mianowicie, jak Państwo się uczyliście na algebrze, jak się oblicza macierz odwrotną, to każdy element macierzy odwrotnej, prawda, bo to jest element macierzy odwrotnej do tensora metrycznego, prawda, to jak robimy? To bierzemy odpowiedni element macierzy dopełnień algebraicznych, tak? A co to jest dopełnienie algebraiczne G1,1? To jest właśnie to. Czyli to jest wyznacznik z GAB
i dzielimy przez wyznacznik wszystkiego. Tak? Taki był wzór. Macierz odwrotna to jest macierz dopełnień algebraicznych dzielone przez wyznacznik. No to tak napisałem. Det samego G. Co to oznacza? Ojejku, trochę mi zabrakło. Może będę się tą tablicą posługiwał. No to jak na to popatrzymy, to ile to jest wyznacznik z G, bo my tutaj ten wyznacznik z G. To mamy, proszę Państwa, tak. To mamy ten wzór, że wyznacznik z G to jest równy wyznacznik z tego G tylda dzielone przez G 1, 1. Proszę Państwa, może właśnie tutaj warto o to, to ja nazwę G tylda. Co to jest? To jest macierz iloczynów skalarnych takiego GXA przez GXB. Ten macierz N minus 1 na N minus 1 oznacza sobie G tylda. To jest iloczyn tych, to są iloczyny skalarne wektorów, no po prostu stycznych do tej rozmaitości, prawda? Bo te d po dx, bo te d po dx2, d po dx3 i tak dalej, to są styczne do rozmaitości, prawda? Czyli to jest nic innego jak tensor metryczny na tej rozmaitości, prawda? No i widać, że, gdzie to napisałem, że cały wyznacznik to jest wyznacznik całego tensora metrycznego, to jest wyznacznik tego tensora metrycznego na rozmaitości, tego mniejszego o 1, bo ta rozmaitość jest n minus 1 wymiarowa, dzielone przez G1, 1. Dobrze, uwaga, przestawiam. Oto jest to, co tutaj napisałem, prawda? To jest to, co tutaj napisałem. No to piszemy jeszcze raz, czyli przepiszę ten wzór od początku, ten wzór i tutaj to wstawię. Dobrze, no to jedziemy. Czyli otrzymałem taki wzór, że całka z dn minus 1 z, no z tej pierwotnej formy x omega, to jest równe całka już tu w parametrach, bo już wybrałem parametryzację specjalną przy pomocy tych x2, x3 i tak dalej, a x1 jest stałe na rozmaitości. I tutaj będzie tak. X1 dzielone przez... Aha, przepraszam, ojej, tutaj było G, tak, przepraszam. A tu trzeba wziąć pierwiastek, bo tam stał pierwiastek z tego. No to moduł wszędzie napiszę. Czyli tu jest pierwiastek z G1,1. Oczywiście w geometrii riemannowskiej to jest niepotrzebne, ale w pseudo-riemannowskiej to może się zdarzyć, że to jest ujemne. Razy pierwiastek z wyznacznika G tylda. No i d n minus 1 tego tam. No to proszę Państwa, oto coś, to jest nic innego jak ta forma objętości, prawda, tu jeszcze mogę, zamiast tego, to może tak napiszę dx2, dx3 aż do dxn. To jest, prawda, to są wszystkie współrzędne na rozmaitości D. To jest tensor metryczny na rozmaitości D, czyli to coś, to jest forma metryczna na rozmaitości D, ta mniej jeden wymiarowa. A co to jest, proszę Państwa, a co to jest x1, to co to jest? To jest, bierzemy wektor x i na nim formę dx1, prawda? I na nim formę dx1.
a jak podzielę to jeszcze przez długość, co to jest G1, 1, no to jest nic innego jak długość, prawda, bo G1, 1 to jest nic innego jak iloczyn skalarny DX1 z DX1, prawda? To się równa, przepraszam bardzo, to już nie będę aż tak bezczelny, to napiszę, że X1 dzielone przez pierwiastek z G1,1 to się równa DX1 dzielone przez swoją długość DX1, no i tu jest wektor X, to coś takiego, to jest jedna forma, to się nazywa można to napisać tak, że to jest iloczyn skalarny. Reprezentujemy ten kowektor przez wektor, prawda? Czyli bierzemy dx1, ale normujemy, dzielimy przez długość. No i tutaj jest z tego kowektora, robimy wektor, a zbrania wartości kowektora na wektorze bierzemy iloczyn skalarny. Otóż proszę Państwa, oto coś, to się nazywa unormowany wektor normalny. No unormowany to żadna sztuka, bo go unormowałem. A dlaczego on jest normalny? Bo dx1 znika na wektorach stycznych do tej rozmaitości, prawda? Dlaczego? Bo wektory styczne do rozmaitości to są d po dx2, d po dx3 i tak dalej, i tak dalej. No to wektor dx1 znika na d po dx2, d po dx3 i tak dalej. Czyli ten wektor to jest unormowany wektor normalny. No i teraz oczywiście znów jest, proszę Państwa, problem z orientacją, dlatego że jak ten jest unormowany, to minus ten też jest unormowany, prawda? No i teraz, który trzeba wziąć? Ano ten, żeby się zgadzało tam z tymi orientacjami, prawda? Ponieważ ja używam omegi, to znaczy, że cała rozmaitość jest zorientowana. No to trzeba to dx1 wybrać tak, żeby rosło w taką stronę, żeby to było zgodne z orientacją. No to wtedy dx2 aż do dxn będzie wyznaczało orientację d. No i wszystko się... No i wtedy wiadomo, który trzeba brać. No, ten, w kierunku którego x1. Dobrze. Podsumujmy to wszystko. To znaczy, że całka po rozmaitości n-1 wymiarowe z tego x omega, a to jest jeszcze to samo, bo to algebraicznie jest równe x z bemolem i gwiazdka Hodge'a, to jest nic innego jak całka danej parametryzacji z iloczynu skalarnego wektora x z unormowanym wektorem stycznym, no razy mogę powiedzieć forma objętości na tej rozmaitości D, prawda? Czyli jak ktoś chce, to może napisać pierwiastek z wyznacznika tego tensora metrycznego, ale już tego n-1 wymiarowego razy dn tau. No i coś takiego
odkrywał, w gruncie rzeczy coś takiego odkrył, nie, to wcześniej jeszcze było, bo to już Laplace pisał takie wzory, ale w szczególności Faraday używał, prawda? Powiedział, że jest to strumień pola przez powierzchnię. Co to jest strumień pola? No, że rzutujemy wektor na unormowany wektor normalny i całkujemy to, tę funkcję skalarną po powierzchni względem jej formy objętości, prawda? To już Faraday używał. To jest taki bardzo ważny wzór, którego dobrze. I teraz jeszcze chciałem wobec tego zapisać dwa przypadki twierdzenia Stokesa, prawda? Całka po D jednowymiarowym DF równa się, no, tak napiszę, całka po brzegu jednowymiarowego tego z F, no czyli to jest tam F od B minus F od A, gdzie ten brzeg to jest to, jeśli brzeg tego jednowymiarowego kawałka to jest para, ale para zorientowana punktów A, B, gdzie A to jest początek, B jest koniec, prawda? No to teraz, jak to przepiszemy w tym XIX-wiecznym języku, to była całka po, z czego? Z gradient F, iloczyn z skalarny z unormowanym wektorem stycznym i ds, no a tutaj niech będzie znów to f od b minus f od a. To jest twierdzenie Stokesa dla jednoform w przypadku rozmaitości riemannowskich, dlatego że różniczkę można reprezentować przez pole wektorowe, które jest. Dobrze, a teraz przypadek formy n minus 1 wymiarowej, no to mamy, że całka z d, powiedzmy tam, x omega po d n minus 1 wymiarowym równa się całka po nie, przepraszam bardzo, co ja za głupstwa mówię. Przepraszam. To będzie na następnego. Bo to jest n minus 1 forma, a po zróżniczkowaniu to jest n forma, czyli po n wymiarowej rozmaitości, którą często fizycy nazywają no, po jakiejś tam objętości. No, n wymiarowa, to znaczy, że z samej rozmaitości wybraliśmy pewną objętość V, no to to jest, prawda, czyli to jest n wymiarowa. To jest ta powierzchnia n minus 1 wymiarowa x. To jest twierdzenie Stokesa. No i teraz, proszę Państwa, myśmy, pamiętacie Państwo, że, ach, to już było, że dx omega, to nazywali, to było dywergencja x razy pierwiastek z tensora, no z tego wyznacznika z tensora metrycznego, tak? Pamiętacie, że ja, ojej, przepraszam, że tak się tutaj nerwowo zachowuję, to nazwaliśmy
dywergencją X, prawda? A na czym polega gwiazdka Hodge'a, która z N formy robi skalar? No na podzieleniu przez pierwiastek z G, czyli jak odwrotna, to jest pomnożenie, prawda? Razy pierwiastek z G. Dobrze, no to teraz, czyli to twierdzenie, to się jak to mówi, że całka po objętości z dywergencji pola X razy forma objętości, którą jak ktoś chce, to może zapisać w postaci pierwiastek z G razy dnx, no to się równa całce z czegoś takiego, a tośmy przed chwilą mieli wyliczone. O tutaj mieliśmy wyliczone. Widzicie Państwo? O. Czyli trzeba po brzegu x rzut x na unormowany wektor normalny, no i razy forma objętości tej n minus 1 wymiarowej, tak? To znaczy tutaj pierwiastek z tego n minus 1 wymiarowego tensora metrycznego, już tylko na tej rozmaitości, no razy d n minus 1, nie wiem, tau czy coś takiego, prawda? Czyli dywergencja, całka z dywergencji to jest strumień samego wektora przez brzeg. To się nazywa strumień przez brzeg. I w tym wszystkim też jest uwikłany ten dyskurs tych prawda, orientacji, ale to już każdy musi sobie dopowiedzieć. Jak omega, jak cała rozmaitość jest zorientowana, to omega jest jedne, no, jest dobrze określona. Wtedy V jest zorientowana, a wtedy trzeba wybrać N tak, żeby on z orientacją tego DV współgrał. To znaczy orientacja na DV jest taka, że jak jeszcze z przodu dostawimy kierunek właśnie tego wektora N, to ustala ten kierunek, w którą to ma być stronę, to będzie orientacja zgodna z orientacją wszystkiego. No ale to jest. Bardzo Państwa przepraszam, robimy przerwę.